Siemanko, witajcie na kanale CBD Tester. Dzisiaj powiemy sobie o oleju CBD dla zwierząt. Zaczynajmy! Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieszyć go gdzie. Ostatnio nowością w sklepie Cannaba Organics jest olej 5% destylowany dla zwierząt z olejem z łososia. Jest to super sprawa naprawdę, bo w końcu możemy też poczęstować CBD nasze zwierzaki. Jak wiecie albo nie wiecie, ja mam psa i mam dwa koty. Po sobie widzę, jak CBD mi pomaga na co dzień i też byłem ciekaw, jak na co dzień pomaga CBD, jak może pomóc moim zwierzakom. Także przez ostatnie kilka dni, w ostatnim tygodniu testowałem właśnie i dawałem kotkom i Dexterowi trochę olejku CBD właśnie tego. Normalna butelka 10 ml, 5% olejek. Naturalny ekstrakt z polskich upraw konopi włóknistej z pełnym spektrum fitokanabinoidów. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego warto, na co to może pomóc oraz jak dawkować taki olejek właśnie dla zwierzaków. Generalnie taką dawką zalecaną jest 1 mg na 1 kg ciała zwierzaka. Lecz nie powinniśmy zaczynać właśnie od 1 mg na 1 kg, tylko od 3 razy mniejszej porcji. Dajemy tutaj zwierzakom 3 razy dziennie po jednej przykładowo kropli na początek w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu 2 krople i w trzecim tygodniu 3 krople. Dlaczego tak? Bo musimy po prostu sprawdzić w każdym tygodniu, jak zwierzak reaguje na daną porcję. Jeżeli okaże się na przykład, że 2 krople dla zwierzaka razy 3 to za dużo, no to zostajemy przy jednej kropli 3 razy dziennie w ciągu dnia. I powiem Wam, jak to się liczy. To jest 1 mg na 1 kg. Dexter przykładowo waży 8 kg, bo go ostatnio ważyłem, czyli powinien przyjąć 8 mg. Jedna kropla takiego oleju ma 2,5 mg, czyli powinien przyjąć generalnie 3 krople, to jest taka normalna dawka. Jednak zaczynamy od dawki 3 razy mniejszej. No, także ja jestem tutaj ze zwierzakami właśnie w tej pierwszej fazie, w pierwszym tygodniu jeszcze i mogę powiedzieć Wam, co się u nich, myślę, mogło polepszyć. Większy ogląd na to wszystko będę miał oczywiście w kolejnych tygodniach. Mogę mieć teraz pewne przypuszczenia, co też nagrałem Wam i też nagrałem, jak zwierzaki jedzą. Do tego, jak powinno się dawać olejek, zaraz do tego przejdę. Teraz powiem Wam, na co ten olejek może zwierzakom pomagać. Fajnie jest to opisane w książce Cannabidiol leczy Bogdana Jota. Na stronie 248 jest napisane o tak. W jakich dolegliwościach może pomagać zwierzakom cannabidiol? Pomaga na padaczkę, na zapalenie stawów, przewlekły ból, niepokoje i to jest powodowane przez różne przyczyny, na przykład rozstanie z właścicielem, burza z piorunami, wizyta u weterynarza, fryzjera lub też na przykład noworoczne fajerwerki. Akurat Dexter, przykładowo Dexter, nie jest tak bardzo strachliwy. Koty też nie są. Wydaje mi się, że nie są tak mocno strachliwe. Natomiast są bardzo energiczne i Dexter też jest energiczny. I w pierwszych dniach stosowania tego olejku zauważyłem, że koty stały się bardziej spokojne, przymilają się bardziej. Tak samo Dexter częściej wskakuje na kanapę i chce, żeby go głaskać. Do tej pory robił tak, ale nie tak często jak w tych ostatnich dniach. Dalej, pomaga też na agresywność, na stany zapalne po urazach mechanicznych, na przykład jak zerwanie wiązadeł, skręcenia różne, zwichnięcia, złamanie kończyn, a także dolegliwości w trakcie rekonwalescencji po przebytych operacjach, na przykład ból, sztywność mięśni, opuchlizna. I jeszcze trzy rzeczy. Utrata apetytu, problemy z trawieniem, także na to też pomaga. I też również tutaj zauważyłem u Dextera i u kotów to, że szybciej zjadają swoją karmę. Dostają dobrą karmę, raczej takie karmy mokre z górnej półki Zooplusa. I Dexter też chętniej je teraz karmę suchą, a woli bardziej mokrą. Także zauważyłem u niego poprawę apetytu,
to, że przymila się, jest lekko spokojniejszy, ale to jest dopiero dawka jednej kropli razy dwa tak naprawdę, bo ja koty i Dextera karmię dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Także tutaj myślę, szybciej po prostu przejdę na dawkę dwie krople, lecz nadal będzie to dwa razy w ciągu dnia. Co dalej? Komplikacje neurologiczne po przebytym przez zwierzęciu wylewie, osłabienie energii życiowej związane ze starzeniem się, także jeżeli no akurat Dexter ma 2 lata ponad, koty podobnie, także no tutaj jeszcze o starzeniu nie ma mowy. Jeżeli wy macie zwierzaki nieco starsze, no to może też i wam w tej ostatnim czasie zwierzaków może to jakoś pomoże. I co jeszcze powiedzieć? Chciałem w tym filmie to jak dawać zwierzętom te olejki. I tutaj są metody dwie. Na przykład możemy wkroplić normalnie do jedzenia, czy to mokrego, czy suchego. Po prostu też zauważyć, żeby kot czy pies zjadł no, swoją karmę z tą kropelką CBD. Albo też możemy po prostu dać z pipety nakropić do języka. Łatwiej akurat mi się zakrapla jedzenie, wiadomo. Ale trzeba potem obserwować, czy na pewno dany zwierzak zje swoją porcję. Także tutaj częściej dla kotów daję tak, że po prostu po jednej kropelce do ich miski i obserwuję, czy rzeczywiście one zjadły swoją porcję, czy nie wylizały na przykład sąsiadowi jeszcze jednej kropelki. Dexter przyjmuje te krople i do jedzenia oraz też udaje się mu nakroplić trochę do języka, oblizuje się. Ogólnie koty i Dexter lubią ten zapach, też możecie zobaczyć to na tych filmach, które teraz są w przebitkach w dzisiejszym filmie, bo ten zapach łososia naprawdę jest mocno wyczuwalny, a wiadomo, koty lubią łososia, Dexter również, bo wychowuje się dalej z kotami i lubi łososia po prostu. Także to jest to, co mogę powiedzieć na ten moment o tym olejku. Na olejek Hanaba Organics, jak i inne olejki dla ludzi, macie minus 5% na hasło CBD Tester. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie kupowaliście wcześniej, no to też możecie sobie skorzystać z tutaj rabatu przy rejestracji w sklepie Hanaba Organics, bo przy rejestracji, jak ją przejdziecie, macie potem na pierwsze zakupy minus 10%. Także macie minus 10% na pierwsze zakupy plus 5% zawsze na każde zakupy przy wpisaniu właśnie kodu CBD Tester. Polecam wam też książkę tutaj Bogdana Jota, ja ją tutaj czytam, gdy mam jakieś też zagwozdki, zastanawiam się nad czymś, to wracam do tej książki, czytam sobie jeszcze raz, żeby sobie lepiej wszystko utrwalić. I tak podsumowując to, jak bardzo jest wydajny taki olejek, to sobie to też wszystko przeliczyłem, bo jeżeli mamy 10 ml olejek, no to w tym 10 ml olejku mamy 200 kropel. A więc jeżeli licząc by, że mamy jednego zwierzaka, któremu dajemy jedną kroplę 3 razy dziennie, to starcza nam takie opakowanie jedno 10 ml na 66 dni. Jeżeli mamy na przykład dwa zwierzaki, albo dajemy zwierzakowi podwójną porcję, czyli 6 kropel w ciągu dnia, no to już starczy nam taki olejek na 33 dni. Natomiast jeżeli dawalibyśmy po 3 krople razy 3, albo byśmy mieli 3 zwierzaki, którym dajemy po jednej kropli 3 razy dziennie, no to wtedy starcza nam gdzieś taki olejek, powinien starczyć na około 22 dni. Także myślę, że nawet bardzo jest to wydajny olejek. Nie jest on też drogi, raczej z tych tańszych, ale dlaczego olejki Hanaba Organics mogą być tańsze niż olejki konkurencji, omawiałem w tym filmie, gdzie właśnie mówiłem wam, dlaczego jedne olejki kosztują około 100 zł, nawet mniej, inne 200, 300, a niektóre nawet 600. I to wszystko omówiliśmy w tamtym odcinku, także zapraszam was też do niego, jeżeli jesteście ciekawi, co wpływa na cenę danego olejku. Jeżeli też jesteście zainteresowani tym, żeby zobaczyć filmy, czym właściwie jest olej CBD, jeżeli to jest wasze pierwsze spotkanie z olejem CBD, jak on powstaje, no to też zrobiłem taki film ostatnio rysunkowy, to możecie go sobie tutaj zobaczyć. A jeżeli na przykład chcecie się dowiedzieć, na co tak ogólnie pomaga CBD,
No to też zrobiłem film o tutaj, też możecie to zobaczyć. I jeszcze jeden, jeżeli zastanawialibyście się, jak sami sobie dawkować olejki CBD, to również o tym zrobiłem odcinek, jak dawkować olej CBD i go macie z tej strony. U góry możecie kliknąć w tą zakładkę. Filmy tutaj na kanale pojawiają się 2-3 razy w tygodniu, plus myślę, by na stałe wprowadzić, że live na YouTubie będzie co tydzień, w niedzielę. Zastanawiam się jeszcze nad godziną, chyba o 18:00, myślę, to będzie najlepsza pora na live. Taki live zazwyczaj trwa godzinę, półtorej godziny. Jeżeli nie byliście na ostatnich dwóch live'ach w ostatnich tygodniach, a chcielibyście zobaczyć, no to na kanale z pewnością, jak wejdziecie w wideo, zobaczycie te dwa ostatnie filmy. One mają godzinę 4 minuty i drugi ponad półtorej godziny. Odpowiadam na wszystkie wasze pytania, jakie do mnie piszecie w trakcie tego live'a. Opowiadam różne historie, omawiam nowe produkty, które testuję, także myślę, że to jest fajna opcja też, żeby się trochę bardziej zapoznać niż tak w nagranym filmie, ale też i w rozmowie live. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie i do kolejnych odcinków. Bless!